Michał, bramka, asysta, kilka szarży do przodu, to była definicja nowoczesnego obrońcy, czy taki wniosek o zmianę pozycji na bardziej ofensywną? Nie, no po prostu tak się mnie ułożył. Ja staram się też, jak mogę pomagać drużynie w ofensywie i cieszę się, że dzisiaj się to udało. Powiedz mi, można było lepiej wymarzyć sobie to spotkanie? Biorąc pod uwagę rozpoczęcie meczu, zakończenie, że zagraliście znowu na zero, ta forma przyszła w najważniejszym momencie sezonu? Na pewno cieszymy się z tych ostatnich wyników, ale to jeszcze trzeba utrzymać do końca i do tego będziemy dążyli, ale na pewno fajnie, że parę zwycięstw z rzędu i złapaliśmy taką serię i będziemy chcieli ją kontynuować już do końca sezonu. Masz teraz takie przekonanie, że za mało tych meczów ligowych zostało, czy wydaje ci się, że na tej atmosferze, na tym dobrym paliwie, które spowodowane jest dwoma wygranymi, teraz wygraną w Pucharze Polski, tym spacerem w Gdyni, wizytą w Rącznej, że macie tą siłę na resztę sezonu? To jest niedosyt, że tak mało spotkań? Czy chcecie jak najlepiej to wykorzystać, te trzy spotkania, które zostały? Nie no, liczba spotkań jest wiadoma, także wiedzieliśmy o tym przed sezonem, ile jest meczy i tutaj możemy sobie myśleć, co chcemy, ale zostały trzy spotkania w lidze i musimy powalczyć o komplet punktów, bo tylko to może nas gdzieś jeszcze doprowadzić. Taki harmonogram meczów, że dzisiaj mecz pucharowy z Legią Warszawa, w sobotę mecz ligowy, gra z tą samą drużyną mecz po meczu, to jest dobra wiadomość, czy to jest trudniejsze dla was wyzwanie, bo też przeciwnik zna was lepiej? Ciężko powiedzieć. Myślę, że to nie ma większego znaczenia, bo ile Legia nas zna lepiej, my lepiej znamy Legię, więc myślę, że nie ma to większego wpływu i warunki będą takie same dla obu drużyn, a czy lepiej dla nas, czy dla nich, no to się okaże po meczu. Najsmutniejsza wiadomość dzisiaj to, że nie można poświętować, że już te mecze ligowe, czy raz jeszcze do tego, że to jest dodatkowe paliwo dla was? Nie, myślę, że tu nie ma na razie co świętować. Wiadomo, fajnie, że wywalczyliśmy ten finał, ale został jeszcze jeden krok, który mamy do wykonania i na pewno z całych sił będziemy się koncentrować, żeby w tym pucharze ten krok wykonać, ale to dopiero za jakiś czas. Teraz mamy trzy spotkania w lidze, na których będziemy się skupiać. To zakończmy po raz kolejny życzeniowo. Jedna rzecz, którą chciałbyś, żeby ci życzyli kibice nam wszystkim? Zdrowia.